Intercity zmienia się. Jak wyglądają nowe wagony? Sprawdźmy. No chodźcie. Do pociągu bierzemy książkę, krzyżówkę, czy też bardziej nowocześnie laptopa czy tableta. Wcześniej mieliśmy problem, bateria się rozładowywała i zostawaliśmy w średniowieczu. Teraz Intercity zadbało o stały dostęp do prądu. Każdy ma swoje gniazdko. Te 68 wagonów, których wybrane modele pokazujemy tutaj dziś w Szczecinie, już jest na naszych torach, także one już kursują. Dodatkowe wagony są w produkcji. We wrześniu podpisaliśmy kontrakt z bydgoską PESą na kolejnych 150 wagonów. Wagon Intercity pierwsza klasa. Nowością jest na pewno panel, z którego dowiemy się, czy jest wolna toaleta, jaka jest temperatura, w jakiej stacji się znajdujemy, do jakiej stacji dojeżdżamy, czy też po prostu z jaką prędkością porusza się pociąg. Przede wszystkim podnieśliśmy komfort podróżowania. To są zarówno wygodne regulowane fotele, jak i klimatyzowane wagony, nowoczesne toalety z zamkniętym obiegiem, rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli takie rampy podjazdowe, szerokie korytarze, przystosowane toalety, ale także toalety na przykład z przewijakami, wzmocnienie sygnału telefonii komórkowych i nowe wagony barowe. Jak najbardziej schabowy i jajecznica zostają jako klasyka gatunku. Jakby wszystkim się kojarzy VAR z tego typu produktami, więc jakby cieszymy się z tego i to będziemy rozwijali. Natomiast też widzimy trendy, jakie się w społeczeństwie jakby dokonują, że moda na zdrową żywność, na to wiem, co jem. Chcemy oczywiście za tym podążać.